Sharikan, kiedy nagrasz więcej Skibidi Toilet? Nie możemy się doczekać, aż w końcu obejrzymy nowe odcinki Skibidi u ciebie na kanale! Pomijając moją jedną wspaniałą serię, którą prowadzę, czyli Action Reaction, w której to reaguje na Skibidi Toilet, którą bardzo pokochaliście, to macie niesamowite szczęście, ponieważ dzisiaj na Steamie wyszła gra o nazwie Skibidi Backrooms, w której to wcielamy się w kameramena i będziemy walczyli z przebrzydłymi kiblami w backroomsach. Jak coś, to pamiętajcie, aby mnie wesprzeć, zostawiając łapkę w górę, bo ta gra jest multiplayer w ogóle, chciałbym przypomnieć. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram ją w przyszłości również z ekipą. Możemy nawet sobie swojego własnego skina wybrać. Super, fajnie. I mogę sobie nawet czapeczkę dać. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale dajmy sobie czapeczkę. Pokażcie mi te przebrzydłe toalety. Widzę, że jestem w zwykłych, standardowych backroomsach. I gdzieś tutaj czai się niesamowite zagrożenie w postaci wielkiego kibla. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, gamingowa przeglądarka stworzoną z myślą o graczach takich jak ty. A czy wiedzieliście, że Opera GX jest polską przeglądarką i została stworzona w naszym kraju? Jeżeli nie, to teraz już wiecie. A wiadomo, że jak jest coś polskiego, to musi być dobre. Jeżeli macie już dość waszej starej przeglądarki, która jest mocno przestarzała, wolno chodzi, zabiera wam cały RAM i wygląda jak z minionej epoki, to czas to zmienić. Przedstawiam wam GX Mods, dzięki którym dopasujecie wygląd przeglądarki do własnych preferencji. Do wyboru macie setki gotowych motywów, które możecie zmieniać i dowolnie modyfikować, jak chociażby dźwięki pisania na klawiaturze, tło, dźwięki przeglądarki czy muzykę w tle, oraz tworzyć swoje własne kombinacje. Więc jeżeli chcecie coś z uniwersum Skibidi Toilet lub z uniwersum FNAF-a, to nic nie stoi na przeszkodzie. Ogranicza was wyłącznie wasza wyobraźnia. Pamiętacie, jak na początku wspomniałem o przeglądarkach zjadających za dużo zasobów komputera? Nigdy więcej. Dzięki funkcji GX Control macie w pełni kontrolę nad tym, ile waszego procesora oraz RAMu jest przypisane do Opery GX. Dodatkowo funkcja ta pozwala ograniczyć prędkość wysyłania oraz pobierania, co jest sporą zaletą, zwłaszcza dla osób ze słabszym internetem. Zapomnijcie więc o lagach i wysokich pingach w grach. A skoro o grach mowa, to w Opera GX znajdziecie również bardzo fajny kącik dla graczy o nazwie GX Corner, gdzie znajduje się m.in. kalendarz z nadchodzącymi premierami gier, sekcja gier free to play, sekcja z bezpłatnymi grami, czy również sekcja z promocjami i wiele, wiele innych. Także jeżeli chcesz zmienić coś w swoim życiu na lepsze, to pobierz Operę GX z mojego linku w opisie lub w przypiętym komentarzu. Dzięki temu zyskasz fajną przeglądarkę i dodatkowo mnie wspomożesz oraz mój kanał. Za co z góry bardzo dziękuję. Czy ja mogę wydostać się z tych backroomsów? Byłoby całkiem fajnie. Jest tu... Jesus Christ! Jesus Christ! Matko jedyna, weźcie to ode mnie! Może on nie jest jakiś inteligentny? No, on idzie za mną cały czas. Wait, tutaj go zgubię. Nie kończcie się, dzieci, teraz szybko zabiję. Aha, no to żem zrobił super teraz. No odwróciłem się, bo nie byłem pewny, czy on za mną biegnie po prostu. No dobra, okej, raz mi nie wyszło, za drugim razem będzie na pewno lepiej. No dobra, mordo, chodź tutaj. Ja mam jakieś itemki w ogóle? Mam coś przy sobie? Cokolwiek? A na czym polega ten multiplayer? Jak mi tu inni mogą pomagać? To jest bardzo dobre pytanie. Oni mogą mi jakoś pomagać? To są jakieś itemy do znalezienia? Ja nic nie wiem na temat tej gry. Wiecie co, spróbuję przejść tędy. Wydaje mi się, że kibelki nie mogą po tym chodzić. Okej. Ej, idzie dobrze. Mamy to chyba. Damy radę? Chyba damy radę. No chyba sobie jaja robicie teraz ze mnie. No teraz to sobie żarty stroicie po prostu. Halo? Jest tu jakaś mapa? Ale mapa chyba nie jest randomizowana, więc ona jest tak samo ustawiona za każdym razem. Czyli teoretycznie jak znajdę drogę wyjścia stąd? Stąd wracałem, pamiętam ten cień dziwny. To pamiętam. I poszedłem wtedy w lewo. Więc teraz pójdziemy sobie może w prawo. Tyle, że tu może być ten kibel obstrany. Oho! Wyszedł. On mnie zobaczył? Kurde, co mu się dzieje? No dobra, to on poszedł sobie w prawo, to ja sobie pójdę w lewo. Ciekawe, czy jest tu więcej w ogóle modeli Skibidi, czy na razie jest tylko jeden. Tam, gdzie on jest, to musi... Musi być wyjście! Musi być wyjście! Zostaw mnie! Winda jest! Ej, mam windę, muszę tylko do niej dobiec! Biegnij, ziom, biegnij! Nie, tu jest kot potrzebny. No nie! Nie chcę nic mówić, ale spodziewałem się jakiegoś jumpscare'a dostać albo coś. Cokolwiek, ja wiem, że to jest niskobudżetowa gra, ale patrząc na Garden of Banban, to te 8 zł to i tak jest lepiej spożytkowane niż wszystkie moje pieniądze, które kiedykolwiek wydałem na tamte dziadowskie bunbuny. Także gra o toaletach ma i tak lepsze jumpscare'y niż w Banbanach.
Czyli muszę znaleźć gdzieś kod jakiś. I teraz w sumie przydałyby mi się te osoby na tym multiplayerze, aby móc to zrobić razem, wspólnie, żeby znaleźć ten kod. Bo jeżeli on nie... A, on może być randomizowany. Oh my god! Oh my god! I jak sobie o tym pomyślę, że on może być wszędzie schowany. A przed tym obstranym kiblem nie idzie jak uciec za bardzo. On jak już sobie ciebie upatrzy... O, 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 o! Ej, 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 no, 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 i co, i tu jest to wyjście? Ono jest zawsze w tym samym miejscu, tak? Tak, jest wyjście, dobra. Tylko ten kod potrzebuję. Nie ma tego skibi. Dibi, dibi, daba, dubi, da. Co to jest? Zielony, niebieski, różowy i żółty. Mogę to wcisnąć? O nie. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Jak do routera. 2, 1, 3, 7. Okej, okay, nie znają się na żartach. O, o, to, to ten! A! No jaja, co robicie, że ich jest więcej niż jeden? Dlaczego ich jest dwóch? Złe, złe skibidi, 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 stąd. Dobra? Ha! I co? Trochę creepy to wygląda. Ale widzę, że jego sztuczna inteligencja nie ogarnia tego, że ja wlazłem tutaj na to i on nie może tutaj wejść. Czy co, muszę się odsunąć od niego jakoś? Idzie sobie. Nie, 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 jakbym był kodem, to bym się tam schował, ale tam byłem ostatnio i nie było nic kompletnie. Więc te kody muszą być w jakimś innym miejscu. I mam nadzieję, że on jest w jednym miejscu razem schowany, a nie, że jest kolorystycznie, są numerki popisane. Bo tam były kolory cztery, nie? Aaaa! Daj mi spokój! On tak będzie w linii prostej leciał za mną, aż mi się stamina nie skończy. Naprawdę? Co to jest? A to jest numerek! To jest numerek! Żółty 8! O matko, to ja muszę szukać kolorku! No nie! No nie, to na każdej kolumnie może być. Co? To są schody jakieś. Tu są schody i jest numerek. Ale to jest... I tu mamy... Co to jest za kodzik? Szóstka? Szósteczka, dobra. Jest połowa już. Teraz znaleźć tylko niebieski i jakiś tam jeszcze kolor był. Jest! Mam! Mam! Piątka! Zielony! Teoretycznie ten jeden mógłbym zgadnąć teraz, kodzik, nie? Więc jeszcze się tu pokręcę i jak go znajdę, to może będę miał fart. A jeżeli go nie znajdę... Co tu robi kameramen? Czajcie ten motyw? A jaki easter egg znalazłem w ogóle? No się, a mordo, czemu mi nie pomagasz? O, tu widzę, chyba ostatni jest. Niebieski? Piątka też, tak? Dobra, to teraz tego nie spieprzyć. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze! Tylko tego drzwi zesz... A to ten ziomek jest tutaj! Mogę go przełączyć? Tu ma jakieś wtyczkę? Halo? Czemu ty jesteś taki wysoki? Ja też jestem ten kameraman i taki niski jestem? Co ja mam, 1,40 m? To skoro on jest tu, to znaczy, że kręcę się w kółko, jak smród po gaciach i dalej nie znalazłem wyjścia stąd. Dobra, chyba jestem już coraz bliżej i tutaj zaraz jak przejdę, to powinny być te drzwi. Jest! Mamy drzwi! Dobra, to teraz szybko tylko kod. Patrzcie, nikogo nie ma za mną. Dobra, lecimy. Niebieski 5, zielony 5, czerwony 6, 8. Open! Jest! Mamy to! Mogę, dobra, zamknąć za sobą drzwi. Ej, no nie mów... No co, ty sobie jaja robisz? To nie jest koniec tej mapy? No nie... Tu ma być wyjście, albo się zdenerwuję. Ale pasjonujący odcinek, Sharikan. Uwielbiamy oglądać u ciebie Skibidi Toilet. Naprawdę, a te backroomsy? No przeszedłeś samego siebie. Ale kurde kozak. O! O! A co to? Ej, tam jest wyjście. Co to są w ogóle za jakieś kulki? One mnie będą spychać? Oni będą... Okej, tego się nie spodziewałem. Okej, to najważniejsze, żebym nie wpadł po prawej stronie. Po lewej to jeszcze przeżyję, gdy ten zepchnie. No, to będzie ciekawe. A co tu się znajduje w tym miejscu? Może tu mogę wyłączyć ten mechanizm. Ale super pomieszczenie. No, muszę przyznać, że robi wrażenie. Jest naprawdę fajne to pomieszczenie. Dlatego biegnę. Wygląda jak mój pokój gamingowy. Znaczy co? Biegniemy do przodu i staramy się uciec przed tymi choler... O, wszystkie się aktywowały. To jest trochę creepy, nie? Wow. Oni tylko spychają, mam nadzieję, tak? Dobra, biegnij, 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 biegnij. A! No i jak mnie niby za... Ej, no to bez kitu, no to jak ja mam tam przebiec? To ja wpadłem do tych kolców, oni mnie załatwią. Nie ma szans, żebym to przebiegł. Jak on zacznie od razu jechać do tyłu, to biegniemy. Dobra, już. Ej, już mnie coś musło. Już czułem, jak mnie coś musło. No po prostu trafi mnie coś zaraz. Jest! Dobra, mam to. Ja nie mogę. Ej, jaki stresik tu jest. I teraz się zaczynają te bolce. Błagam, ja chcę wyjść do tego wyjścia. Chcę dostać achievement. Chcę dostać puchar Sołtysa. Możemy się tak umówić, że ty mi nic nie będziesz wsadzał, to ja tobie też nic nie wsadzę. Wyjdziemy kolegami. Oj, chyba za daleko było. Dobra, udało się! Jeszcze tylko dwa mi zostały. Cała Polska czeka na ciebie. Znaczy liczę na ciebie, czy coś. Ja gadam mały, skocz na co 2 metry. Biegiem, 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 biegiem. I ostatni mi został. Dobra, chyba mamy to. Chyba to mamy. Ale, dobra, podejdź się bliżej. Jest exit! Jest exit! Uciekamy stąd! Uciekamy ze Skibidi Toilet!
Tak! Jest! Udało mi się! Complete level 0! Oh my god! Dobra, to jeszcze jeden level sobie przejdziemy. Następny level mamy 0,95 i jest jeszcze różowy pokój. Muszę go zobaczyć, bo ja już jestem ciekawy. Fajnie by było, jakby to były inne modele w ogóle z Skibidi Toilet. Oh my god! Jakie to jest... Tu jest ciemno wszędzie i tylko masz latarkę i dookoła ciebie świeci. O kurde! Dobra, ten poziom jest totalnie trudny. Co się dzieje? Przepraszam, co się dzieje? Co jest? Co się teraz właśnie stało? A to jest może w wersji jakiś beta? To jest tak, że jak się tutaj gdzieś wejdzie, on robi takiego jumpa jakby. Teraz się zacznie robić czerwono. Tak. I co? A on... This way! Aha, i tu się muszę schować w tym? To o to chodzi? Że tu są takie bezpieczne strefy, w których muszę dobiec? A on biega po tym tak szybko? Bardzo trudne moim zdaniem. Chociaż nawet nie wiem, czy jakbym grał z kimś, to byłoby prościej. Dobra, pobiegnę gdzieś tu. Tak, tu jest ten kibel. On zaraz uruchomi alarm, dlatego ja biegnę do samego końca. This way i próbuję się tu schować. I co, on tędy przebiegnie? Przeleciał tędy, no! I co, i czekamy, aż się alarm skończy? I dopiero wtedy mogę iść dalej? Czy on będzie teraz cały czas tak latał, a ja będę musiał znaleźć po prostu moment... Aha, przestaje, okej. Okay. Czyli ja muszę dobiegać do bezpiecznych stref, jak aktywuję alarm, i przeczekać go po prostu. Ocie... To idę bardzo pomalutku na razie. To nic nie da, bo jakbym biegł, to i tak... Aha! O, tu są! Tu są! Zostaw mnie! Dobra! Jestem skitrany. Wow, 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 wow! Wow, jaki truś pędzi wiatr. No dobra, mamy te strzałki. Tu widziałem strzałkę, this way, ale tu jest, aha, tylko żeby się schować. Ja mam takie wrażenie, jakbym teraz się wracał w ogóle na sam po... Co to było? Dobra, zresztą nieważne. Ej, ej, ej! I co? Będę mógł się tu strzaić? Czy on przeleci? Nie powinien przez te drzwi przelecieć, nie? One są zamknięte. I dlaczego ten alarm się uruchomił, jak ja... Dobra, okej, okay. Tu byłem bezpieczny. Ej, znalazłem drzwi. O. A tu jest jakaś przepaść. Wiecie co, skacze tam. Siu. Halo? Dobrą dziurę znalazłem, powiem wam. Bardzo dobrą dziurę znalazłem. Jestem ciekawy jeszcze tego ostatniego poziomu tutaj, który mamy. Z Hello Kitty! Yay! A gdzie są ci kam... O, elevator. Jej! Czy winda działa? Nie działa. Ale muzyka ryje beret. Ojeju, czy to Freddy Fazbear? Is this miau room? Miau miau room! A czemu tu jest tak ciemno w tym pokoju? Ej, ta muzyka mi trochę ryje beret, nie? Ej, czy to jest Slender Kibelman? Wow, okej, okay, poszedł sobie gdzieś. Tych drzwi nie mogę otworzyć, nie wiadomo dlaczego. Nic w tych pokojach nie ma, ale do życi. Co on robi? Ziomek, wszystko z tobą w porządku? Czemu się rusza? On za mną idzie? Ej, to jest creepy! Zostaw mnie! Idź, zostań tam! Nie chcę się z tobą bawić. Dobra, mogę ściszyć tą muzykę, albo błagam, niech ktoś ściszy tą muzykę. O, ale go porobiłem. A ja wiem chyba, o co chodzi. Ja nie mogę go dotknąć chyba, o to się rozchodzi. 7! Co znaczy 7? O, Freddy Fazbear! Ja to mogę podnieść? Ja to muszę tu wrzucić? Ja muszę zebrać Freddy'ego i rzucić do koszyka? O Boże, jakie to wielkie! That's what she said. 7 plecaczków z Freddy muszę znaleźć. Ten Freddy to mnie wszędzie prześladuje, nawet w backroomsach toaletowych. Zostawcie mnie! Ta muzyka... O, okej, okay, mamy plecaczek. Jest jeden plecaczek. To jest lodówka? Czemu ja taki niski jestem? Ja faktycznie mam 1,40 m. Jej, ja i mój przyjaciel Freddy Fazbear idziemy teraz do kosiczka! Ale fajnie! Jej! Najgorsze jest to, że nie mogę biegać, jak trzymam ten plecak. 7 gównianych plecaków muszę znaleźć. Kto to wymyślił? No to jest jakby problem lekki. Dobra, wiesz co, ja idę się wrócić po kolejne. Ja tam jeszcze nie muszę iść. A może jest tutaj wyjście gdzieś z drugiej strony w ogóle? Pam, 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 para, para, para. O. O, co to za kanapa? Ciekawe jakie rzeczy tu nagrywali wcześniej, nie? Wiecie, taka różowa kanapa. Jaja sobie robi, że nie mogę sobie. O kur... To jest joke. Teraz to sobie jaja robicie ze mnie. Jak można schować za sofą, której się nie da przeskoczyć, pleca... Nie wytrzymam zaraz, po prostu nie f***ie mnie ta muzyka, już wszystko mi f***ie w tej grze, ja p***dolę, ale k***a jego mać była. Czyli mam rozumieć, że co, po to jest ten multiplayer, że tam jedna osoba wchodzi, ginie i podaje innym plecaczek, o to chodzi, to jest taka kooperacja, ktoś się poświęca, bo nie może przez obsraną sofę, ja nic nie mogę zrobić i nie dowiem się co się dzieje z tymi plecaczkami. Następnym razem wrócę tu najwyżej z ekipą, jak będziecie chcieli. Ja mam dość tej gry, ja kończę tę grę, nigdy więcej z Skibidi Toilet.